W miniony weekend w Dusznikach Zdroju po raz czwarty odbyły się biegi górskie Muflona. W sobotę uczestnicy rywalizowali na trzech dystansach 10, 20 i 42 km, a w niedzielę wystartowali w morderczym podbiegu. Rzeczywiście dzisiaj w Dusznikach impreza sportowa, czyli to, co mi się najbardziej marzy, jeżeli chodzi o Duszniki Zdrój, żeby miasto nasze rozwijało się równomiernie na takich dwóch skrzydłach. Z jednej strony kultura, z drugiej strony sport. Dzisiaj sport masowy, dzisiaj biegi. Naszym celem jest to, żeby przy okazji wyeksponować całe miasto, żeby nasi goście tutaj, ci, którzy są biegacze, którzy przyjechali do Dusznik spoza Dusznika, takich jest zdecydowana większość, żeby zobaczyli całe miasto, wszystkie nasze atrakcje, również osoby, które z nimi przyjechały, bo przecież to jest cała grupa osób towarzyszących, żeby te Duszniki zostały na nowo odkryte, docenione. No i żeby były odwiedzane najczęściej. Dziś wystartowało ponad 160 osób, natomiast na jutrzejszy bieg przygotowana jest trasa uphill. Trasa dość ciekawa, ponieważ wytyczona jest tylko start i meta, a zawodnicy sami mają dojść do mety najkrótszą, najlepszą dla siebie drogą. Zaczynamy z ulicy Wojska Polskiego, kończymy natomiast w schronisku pod Muflonem. Najwyższe przewyższenie mają do zrobienia zawodnicy na dystansie 42 km. Oni do pokonania mają 1940 metrów. 933 metry, tyle przewyższenia na dystansie 21 km, natomiast najkrótszy dystans to 458 metrów. Wspierani jesteśmy przez grupę 50 wolontariuszy. Są to prawie wyłącznie mieszkańcy Dusznik oraz okolic. Bez nich ta impreza nie mogłaby się odbyć, więc wielka siła w naszych wolontariuszach, którzy są wyłonieni spośród i sportowców. Mamy piłkarzy z Pogoń Duszniki, liczna grupa na punktach kontrolnych. Są uczniowie MZS-u Duszniki Zdrój oraz zaprzyjaźnione nam osoby z całej ziemi kłodzkiej. Zawodnicy przyjechali do nas z całej Polski i to jest bardzo ciekawe, gdy wczoraj w biurze zawodów pytałam się zawodników, byli ze Szczecina, byli z Leszna, byli również z Warszawy i okolic. Oczywiście cały Dolny Śląsk, Jelcz Laskowice mocno nas tu wspiera, jest Iskra Jaszkowa lokalnie, jest R&B Team Polanica Zdrój i Kudowianka Run, także lokalne kluby, ale również zawodnicy z całej Polski. Trasa bardzo fajna, zaskoczyło mnie pozytywnie oczywiście. Fajnie to wyglądało z tego względu, że część przebiegała po miasteczku, więc fajne widoki, potem poszliśmy w górki pod schronisko Muflona, no i potem też zbiegliśmy, skończyliśmy w miasteczku, także fajna pętelka, jestem pozytywnie zaskoczony, na plus wygrana, tak jak zapowiedziałem pani speakerce wczoraj przy odbiorze, że wygram, udało się wygrać, także cieszę się bardzo. Strasznie gorąco, dużo asfaltu, ale mimo wszystko super organizacja, super oznakowanie, bardzo dużo wolontariuszy, którzy pokazywali w prawo, w lewo, więc naprawdę nie można było się zgubić, super. Staramy się, żeby zapewnić wszystkie potrzeby osobom, które przyjeżdżają do nas spędzić tak aktywnie tutaj czas. Mam nadzieję, że jest wszystko, czego potrzeba na dzisiaj, a będziemy się starać, żeby w kolejnych latach było jeszcze więcej tych miejsc. Właśnie przyjechałem, sam szukam miejsca do zaparkowania, bo już jest coraz więcej osób. Tego nam brakuje, ale powolutku też będziemy zmierzać w tym kierunku, żeby było wszystko, łącznie z parkingami. A żeby aktywnie spędzać czas, Duszniki Zdrój można odwiedzać no nie tylko podczas wydarzeń sportowych, ale też każdego dnia i latem, i zimą, bo macie tutaj piękne trasy i piesze, i rowerowe, i do biegania, i trasy narciarskie, jest wszystko. To jest atut niewątpliwy Dusznik Zdroju, to naturalne uwarunkowania, które powodują, że nasze miasto może być wykorzystywane wszechstronnie i rzeczywiście przez cały rok. Staramy się teraz zrobić wszystko, żeby to właśnie wyeksponować, żeby to wszystkim osobom udostępnić, zarówno biegaczom, zarówno chodziarzom, bo też szykuje się duża impreza w przyszłym roku Trzy Korony, zarówno rowerzystom, którzy się poruszają na szosie, jak i na rowerach górskich, rolkarzom. Myślę, że naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.